Wyciekły nowe rzeczy odnośnie Crasha Team Racing Nitro Fueled. Więc w tym momencie ja postanawiam was o tym wszystkim poinformować. Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i zapraszam was na kolejny materiał odnośnie Crasha Team Racing Nitro Fueled. Dzisiaj skupimy się na dosyć ciekawych nowościach, które na pewno podesłał mi Pixel, jak i moja wspaniała dziewczyna Justyna, za co im bardzo serdecznie dziękuję. No i też tak trochę śledząc YouTube'a zauważyłem również te rzeczy, tak więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Na samym początku zobaczmy sobie zwiastun Nitrusa Oxide'a, bo myślę, że to będzie dosyć ciekawa sprawa. You pesky earth slugs like to race, eh? I'm Nitrous Oxide! I'm the fastest racer in the galaxy! Ładnie to wygląda w sobie, Oxide Station. W sumie to tam był ten tekst Oxide'a, nie? Ładnie zremasterowali tą cutscenkę z nim. Jak wiecie, Oxide ze swojego statku chce dostać się na planetę Ziemię. Bardzo fajny sposób zrobione, nie powiem, że nie. No cóż, czekamy na efekt końcowy, nie ma co tutaj ukrywać. Teraz wchodząc na oficjalny kanał PlayStation, obejrzymy sobie filmik Crash Team Racing Nitro Fueled PS4 Exclusives i... No właśnie, i co tam jest? Bo jest dalsza część tytułu, i CNK Content Reveal. Tak, nie przesłyszeliście się, CNK, co jak rozwiniemy skrót CNK, wychodzi Crash Nitro Kart. Jedziemy z koksem. No tu widzę, Coco Park jest pokazane. O, to jest dobry element. Zatrzymałem jakby co na 8 sekundzie, jak zresztą pewnie widzicie. Tutaj mamy koncept Retro Crasha. Tak, jest to koncept Retro Crasha i jest to ekskluzywny skin do wersji PlayStation 4. Tak samo jak bodajże Retro Coco oraz Retro Cortex. Tak więc to są skiny ekskluzywne na PS4. I wiecie co wam powiem? Śmieszna sprawa, że ludzie trochę buldupią o to, że ojejku, bo to jest ekskluzyw na PS4, czemu tego nie będzie na Xboxie? W ogóle czemu tego nie będzie na Nintendo? Dlatego, że Retro Crash wywodził się z konsoli PlayStation, więc raczej to nie będzie dziwne w wydedukowaniu sobie, że hej, to jest exclusive for PlayStation, not Xbox and not Nintendo. KPW? No tutaj kupię jeszcze dalszą część papki z Pyramidy Retro, spoko. Hotile Skyward i Retro Cortex. Ja pierdolę. Masakra. O, i teraz są trasy z Retro Karta. I tu już rozpoznałem pierwszą trasę. Tą, którą wszystkie postacie teraz wyskoczyły. To jest trasa ta w... Kurde, w tym świecie komputerowym. Jak ona się nazywała? Była Assembly Lane, Android Alley oraz... Właśnie, jak ona się nazywała? Electric Avenue, czy jakoś tak? Coś takiego. Na pewno ta druga trasa, gdzie jest ta taka... Ojejku, przepraszam. Na pewno ta druga trasa, gdzie jest ta ośmiornica, która tutaj wystaje z środku... Wiecie, tutaj tych... No, z środku tego wielkiego akwarium. To jest na 100% Deep Sea Draving z drugiego świata o nazwie Barin. Nie jest to ciężkie w wydedukowaniu. Tutaj jest Clockwork Wumba, zauważyłem. To jest ten poziom, o którym mówiłem. Deep Sea Draving. No, czyli mamy tak naprawdę pokazane 4 poziomy. No, 4 poziomy. Chyba, że jeszcze tu Inferno Island będzie gdzieś. Nie, mamy 4 poziomy. No i tutaj tryb battle na różnych trasach. No tutaj już rozpoznaję tą trasę z tego Nitro Karta, tą z trzeciego świata Fenomena. Oj, powiem wam szczerze ludzie, że się zapowiada bardzo dobra gierka z tego Nitro Fuelda. Między innymi przez te ekskluzywne rzeczy. Nie mogę się doczekać, dosłownie zaciskam tutaj teraz
O! Będzie dobrze, mówię wam. Będzie dobrze, ta gra po prostu. No! Oni tej gry nie mogą po prostu zwalić. No nie mogą tej zwalić gierki. Autentycznie nie mogą. Słuchajcie, kochani, znalazłem tutaj nagranie z Reaperem Ru, z RuSTube, rzecz jasna, i z tym garażem, który między innymi jest, wiecie, jak się wjeżdża do bossa w Hub Worldzie. Tylko nie wiem, czy uda mi się znaleźć lepsze trochę nagranie, bo te klipy tak naprawdę trwają tak jak ten, 28 sekund, więc podejrzewam, że w lepszej jakości będzie podobnie trwał. Jak się nie uda, to najwyżej ten klip wkleję, ale zobaczmy sobie ten klip z Reaperu, bo pewnie jesteście ciekawi, bo to jest też ten punkt kulminacyjny, o którym powinienem się wypowiedzieć już wcześniej, ale gromadziłem materiały co do tego Nitro Fuelda. Mamy tutaj sobie Crasha kontra Reaperu, czyli tak jak większość osób Crashem gra. Nie dziwi mnie to wcale. O, ta animacja z kluczem jest świetna. Ta animacja z kluczem jest po prostu the best. I na dobrą sprawę, ile mamy na nagraniu? 10 minut. No i na dobrą sprawę to by było na tyle. Z tego, co tutaj widzę z tych nowości. No bo tak, omówiliśmy sobie, że będą to cztery trasy na chwilę obecną z Nitro Karta. Nie wiem, jak będzie w praktyce. Nie wiem, czy oni będą dodawali więcej tras, czy to są tylko takie te cztery jako taki dodatek. Jeżeli będzie więcej, no to innymi słowy mam przesrane, bo chciałem Trip Adventure przejść na jednym live'iku. Wiecie, tak po prostu jednym ciachem przejść Trip Adventure i po prostu potem przejść już do tych time trial i tak dalej, ale jeżeli oni przedłużą, jeżeli oni dodadzą, że w tej grze będzie maksymalnie, nie wiem, tam 30 czy 40 trofek i 30 lub 40 poziomów, to jestem w czarnej dupie, innymi słowy. Jestem ciekaw, czy do Nitro Karta dodadzą jeszcze. Jestem ciekaw, czy do Nitro Fuel dodadzą jeszcze więcej tras z Nitro Karta. Nie powiem, że nie, jestem bardzo tego ciekaw, a wy napiszcie w komentarzach, czy wy również jesteście tego ciekawi, czy też nie. Możecie napisać swoje teorie. Odnośnie Oxide'a i Reaperu, nie mam tutaj co do dodania, bo po prostu te postacie zostały w bardzo fajny sposób przedstawione, a skiny, które są ekskluzywnie pod PS4, to moim zdaniem Binox wraz z Activision bardzo dobrze przemyśleli. I uważam, że jest to bardzo dobra rzecz i taka fajna rekompensata dla fanów Crasha tego retro z PlayStation. Dodatkowo jeszcze wiem, że możecie teraz mi zarzucić, że powinienem się wypowiedzieć jakieś plusy i minusy. Powiem wam szczerze, że na chwilę obecną ciężko mi jest powiedzieć, co jest moim zdaniem się podoba, a co mi nie. Bo tak naprawdę musiałbym to ocenić mając chociażby demo tej gry. Chociażby musiał przetestować samą grę i wtedy wam powiedzieć, że nie wiem, wiecie co, wyciekło demo, pograłem sobie chwilę i nie wiem, tutaj Crash, nie wiem, wyjeżdża poza ścianę. Na chwilę obecną z doświadczenia takiego, powiedzmy, oglądając gameplaye, mogę co jedynie wydedukować, że wszystko wygląda bardzo dobrze i ciężko mi jest się do czegoś przyczepić, bo jak mi się coś podoba, to ja mówię o tym otwarcie. Tak więc reasumując, jeśli wyjdą kolejne rzeczy odnośnie Nitro Fueled, to na bieżąco, tak jak mówiłem, będę was informował. Może tam ewentualnie z jedno lub dwudniowym opóźnieniem, kto wie. Ale jedno zasadnicze pytanie kieruję do was wszystkich i do Activision i Binoxa. Czy aby na pewno Tauna Bandicoot i te pozostałe postacie z pierwszej części, tam typu Koala Kong, Nitrous Brio, czy oni zasiądą za gokart, tak jak to wyciekły pewne teorie? No właśnie, to jest dobre pytanie.